Proszę Państwa, Konfederacja, jak pamiętacie Państwo, w lutym miała konwencję. Wyśmiałem tę konwencję. Na konwencję przyszło mniej więcej tyle ludzi, jak u nas na spotkanie tylko mazowieckie. No, mniej więcej tyle ludzi przyszło. Wielka konwencja, także my jesteśmy bardziej liczną organizacją z tego, co widzę. I tam pomachali tymi transparentami, spotkali się, ale nie wiedzieliśmy, ile to kosztowało. Proszę Państwa, ta ich konwencja to jest dowód na to, jak Konfederacja będzie rządziła, jak będzie dysponowała pieniędzmi publicznymi. Mateusz Morawiecki wyposażył Konfederację w dziesiątki milionów złotych. Nie bez powodu. Żeby się dobrać do Mateusza Morawieckiego, musimy przewrócić Konfederację. Dlatego tyle pieniędzy dostali. Żeby nikt inny nie mógł sceny antysystemowej porwać. Bo ludzie się kierują takim prostym, prostackim mechanizmem. A ich jest dużo, a oni mają takie fajne te plakaty, a ci nie mają takich plakatów. Patrzcie, tam ci mają takie szkolenia, a ci nie mają. To ja idę tam. No i znowu będziesz ogolony. Proszę Państwa, konwencja Konfederacji, jednorazowa impreza, według danych, które podała Konfederacja, kosztowała ta lutowa 420 tysięcy złotych. Proszę Państwa, spotkali się na kilka godzin i wydali przez te kilka godzin 420 tysięcy złotych. Rozumiecie, jaka to jest rozrzutność? Skąd te pieniądze wzięła Tikwa Hadasza i cała Konfederacja? No proszę Państwa, z pieniędzy publicznych. No bo mają te dotacje. Tak będą naszymi pieniędzmi dysponować protegowani Leszka Balcerowicza. Ja większej rozrzutności to nie kojarzę. 420 tysięcy złotych za spotkanie i pomachanie tam tymi transparentami plus tam ileś wypowiedzi, to są jakieś żarty. Proszę Państwa, to są żarty. A w tym 350 tysięcy Konfederacja dała kolesiowi, panu Grzegorzowi S., byłemu radnemu Ligi Polskich Rodzin. Ja przypominam, że Liga Polskich Rodzin to ta organizacja, która była zamieszana, i chyba wyroki były, bo jakiś bank skubnęli, tak? Nam. I byłemu pracownikowi TVP, którego w 2020 roku prokuratura oskarżyła o propagowanie nazizmu. O, to się wszystko zgadza. Właśnie przez te proamerykańskie organizacje idzie nazizm, a 350 tysięcy dostał pan Grzegorz S. Pogrzebałem o panu Grzegorzu S. 12 neonazistów stanie przed sądem w Świdnicy za propagowanie faszyzmu. Oni, proszę Państwa, w urodziny Hitlera zrobili sobie imprezę. Nazywali się Blood and Honor. To hasło Hitlerjugend, tak? Krew i honor młodzieżowej organizacji NSDAP. To nie jest przypadek, że to wszystko, proszę Państwa, to CIA przepycha przez swoich papudcików takie idee. I to jak tylko nie ma problemu, masz pan 350 tysięcy, a ogólnie 420 tysięcy na zorganizowanie tej imprezy. Śmierdzi, prawda? Śmierdzi. No oczywiście pajacom, którzy piszą w imieniu Konfederacji głupkowate komentarze, to pachnie. Jak Mentzen będzie premierem, to, proszę Państwa, będzie dobrobyt. Może taki dobrobyt, jak u niego w firmie ogłoszenie dał o pracę. 1500 zł brutto stawki się zaczynają, także może taki dobrobyt nas czeka, jak u pana Sławka. Panie Mentzen, takie są ciekawe treści, jak się przegląda pewne nazwiska w IPN-ie. Kolaborantów na przykład hitlerowskich z Torunia. Tam znaleźliśmy tu panie Leszku, panie Sykulski. Pan tam ciągnie pana do Konfederacji. Fajne nazwiska się znajduje w IPN-ie. Ludzi skazywanych za
podżeganie do wojen napastniczych. Jakie fajne są informacje, proszę Państwa, przy niektórych nazwiskach w IPN-ie to się w pale nie mieści. W pale się nie mieści. Ale nie znamy rodzin tych ludzi, nie wiemy. Ja jestem bardziej przetrzepany z mojej genealogii niż ludzie, którzy, proszę Państwa, mają wjazd do mediów głównego nurtu i nikt ich o nic nie pyta.